Dzień dobry Państwu, witamy się z Wami z Borska już właściwie, jesteśmy tak, na Kaszubach. W Borsku, byliśmy nawet w delikatesach borskowych. 3 minutki nam zostały do środka Largo. Będzie, tak? Za 350 metrów skręć w prawo. Dobrze. O, tu jakiś sklep. Tu jakieś sklepiki właśnie takie retro trochę, oldschoolowe. To my się martwiliśmy, a tu widzisz sklepów jest. Sklepów to... Tylko weź tam wyjeżdżaj z tego. Ja to właśnie bardziej się martwiłam tym, że trzeba będzie stamtąd potem wyjeżdżać. No tak, a nie wszystko kupiłam. Tak, skręcamy w prawo. Proszę bardzo. I jedziemy do ośrodka Largo. A, no to tak jak ostatnio. Tak jak ostatnio. Nie, ostatnio zajechaliśmy, tak, to było zamknięte. Było zamknięte, to była robiona wtedy droga, więc tak, jest nadzieja, że... zrobili jasno. To może się nie o co martwić. Może nawet ja bym sobie dała radę. Bez problemu, z lawetą. No nie, mówię o teraz, że jechać, jakby trzeba było do sklepu czy coś. No tak. Bo tu była taka słaba droga i taka jakaś w ogóle pieszysta i wyboista. Normalnie przez las. Jechaliśmy przez las, bo trzeba było to ominąć. Z tą lawetą. Ale teraz to jest baja, słuchaj. Szlak. Dobra, ja to wyłączam, bo to już nie jest nam potrzebne. Pięknie. No pięknie. Zobaczcie, znajome tereny, dzieciaki. Witamy w Borsku. 2024. Borsk 2024. No, zaczynamy. Po prawej i po lewej stronie jest już sporo takich ośrodków i różnych takich, nie wiem, placy. Chyba działek też prywatnych, na których stoją jeszcze, te domki. Jeszcze. Spokojnie, spokojnie. My jesteśmy tam dopiero. Tam jest to boisko, widzicie? Jeszcze kawałeczek. Dzisiaj tu jeszcze będzie spokój, na pewno dużo ludzi jeszcze dzisiaj nie przyjedzie, pewnie większość jutro. Mnie tam akurat cieszy. Ursus już jest, proszę bardzo. Proszę bardzo. Ale to nie Andrzeja, jakieś sprzęty? Nie. Czekaj, to. Musimy podejść do recepcji po klucze i te wszystkie inne pierdołki. Dobra, wiesz co, to ty możesz chyba tutaj się zatrzymać, a ja skoczę po... No to ja tutaj się zatrzymuję, o zostawię ci to. Wiesz co, jakby się udało rozliczyć później, to ja poproszę, żebyśmy później się rozliczyli. No dobra, to tylko weź... Tak, właśnie. Ej, która oka zamknięta? Jak zamknięta? Nie, ej, no tak. Wiecie co, nie wiem co tu się dzieje, ale tu jakiś jest remoncik, widzę. Nie, dobra, tą kostkę to widzę chyba zdążą zrobić. Nie. Widzicie, na jutro? Nie wiem, co tam dalej jest. I... Swaty już są? Swaty już są na pewno, bo dzwoniliśmy do nich. To byli już 3 minuty przed. To już są na pewno. Hej. Oni mają domek z szyszkami i mają to trochę dalej od nas. O, teraz będzie lepsze. Widzicie? Dobra. Taki duży? Słucham? Tak, oni mają taki większy. Aha. Okej? Okay. Pamiętacie ten ciągnik? Tego Ursusa? Odpinaj się, Wadek. Tak, już jesteśmy. Ej, spokojnie. Przestańcie się tłuc, dobra? Nie, ty, Wadek, odpinasz. Dzieciaki. Hej, ostrożnie tam. Ok? 5,3 spalanie, proszę Państwa. To są jaja. Cały zbiornik w przysusze zalany. 508 zostało. Tak to można jeździć. Dlaczego tam jest jakaś kupara? No bo tam chyba tą kostkę robią, no. Ale fajnie, nie? Że tu jesteśmy. Tak? Potrzebuję swój telefon. Blika? Tak, i potrzebuję swoje dokumenty. To telefon masz? Znaczy torebkę albo portfer. Portfer. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Heo? Preselacjo? Preselacjo? Wadek. Preselacjo. No, 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 o, jest. Siema, Krystyna. Siema, Krystynka. Krycha, dzięki, że mi kasę pożyczyłaś na mainie. Proszę. Na mainie to można wydawać pieniądze. No można, tylko tam są potrzebne określone drobniaki. Jedynka, dwójka albo piątka. Jedynka. O, jedzie Fiat, zobaczcie. Gdzie? Duży Fiat jedzie, z tyłu. Gdzie? Za nami. Dokończę ten film, bo jak się okazuje, to nie będzie aż tak łatwo. Znaczy nie, no łatwo to jest łatwo. Kto to tak mruga, bo nie poznaje? Tego ciągnika tutaj. Aha, nie poznałam. No to co, tędy jedzie? Nie wiem, czy to tędy, czy nie. No, w każdym razie okazało się, że kostka jest robiona na terenie ośrodka i dopiero jutro będzie wjazd tutaj normalnie oficjalną drogą tą przez szlaban. Nie wiem, czy tędy, czy nie. A teraz trzeba objechać tu dookoła. Radek!
ta w lewo, czy tamta? Nie, no to dobra, okej. Okay. Tutaj? No, wizytę. Strach się bać. Jechać taką opolną drogą, którą właśnie chyba w zeszłym roku wyjeżdżaliśmy z ośrodka. Nie była ta najmniejsza część wyprawy, ponieważ jedzie się właśnie po takich dołach. W zeszłym roku jechaliśmy tędy z busem i z lawetą, także było wesoło. Spoko Maroko. No ale już można powiedzieć, że jesteśmy. Domek odebrany, opłacony. Także mamy to z głowy. Właśnie tego się boję, niestety. A nie, jeszcze nie. Boję się, bo to nie będzie. Jest nieźle. Będzie nerwowo, proszę Państwa. Ale za to zapach jest kojący, powiedziałabym, bo jesteśmy w lesie. Zobaczcie, jakie to są domki. To są takie... To jeszcze nie jest ten ośrodek jakby, co? To są takie... Co to jest? Takie retro domki. Ktoś se tu przyjeżdża, jest ktoś tutaj chyba nawet bywa. Dużo jest tutaj takich domków trochę zapuszczonych, ale widać nadal w użyciu. Jakby co. Ale kupa sprzętów tu pozostawiana jest. Tak jest. Może. No nie wiem, ja tu bym nie chciała spędzać wakacji w takich domkach, ale... Wiesz, no, rzecz gust. Nie chciałabym. Jedną noc spędziłam w takim domku. Tak. Tak, po stokroć tak. O, tu jakiś świeższy domek, taki fajniejszy. Mamo, lepiej jest w domkach, bo w domkach jest więcej miejsca. Wszystko jest fajnie, synek, jak jest świeżo i miło i czysto, a jak jest... Opiekuńcza BMW, jak jest, to ja dziękuję bardzo. O, zobaczcie, jaka woda już przed nami jest. Jest przed nami jezioro w Dzydze, a tu mamy objazd. Tutaj są już, to już jest teren ośrodka i tutaj już mamy domki przynależne do tego ośrodka. Zresztą jesteśmy na terenie, bo widać, że jesteśmy ogrodzeni płotem, no to chyba jasne, nie? Ale tam pięknie. Już jest właśnie... Ja tej deski nie mam, widzisz? Nie masz deski, bo nie jedziesz busem, widzisz. Ale dobrze, dobrze, nie przyjechaliśmy tym busem, bo byśmy się chyba tylko tutaj umęczyli tym kręceniem. Jastrzębia, Sopot, parkowanie i w ogóle. Dobra, słuchajcie, mamy widok na jezioro. Tu gdzieś niedaleko jest domek, w którym właśnie spędziliśmy tą pierwszą jedną noc, pierwszy raz. Nie, jeszcze. No jeszcze, ale ogólnie nie polecam. No są lepsze. Są lepsze domki. To jest taki starego typu domek holenderski, to się mówi chyba. Tak, to jest ten domek. Tu? Ten, o tu, ten stary. Mamy go na kanale. Jak chcecie zobaczyć, jak wygląda w środku, to jest wideo. To sobie można zobaczyć. Sprzed 2 lat. W każdym razie jesteśmy, jak już widzicie, w miejscu, które dobrze znamy. Wszyscy, którzy są z nami długo, to już pewnie znają. Tu już w ogóle są jacyś zlotowicze, widzę, że już trochę ludzi się najechało, chociaż to jeszcze nie jest. To jeszcze nie jest to. Ma rzęsy ta syrena, no. Nie ma żartów. Jutro będzie full, to wam gwarantuję. Słodziutka srytka. Czy to jutro będzie pełno? Powiem wam w ogóle tak, że w tym roku naprawdę na ostatnią chwilę zarezerwowaliśmy domki. Zarezerwowaliśmy ostatnie dwa, które nas interesowały. Znaczy z tych, które nas interesowały, to były ostatnie dwa. W sumie to jeden, ten, który my wzięliśmy i jeden taki od tego typu, taki drewniany, taki trochę większy dla 2 rodzin. Więc no, żeby się pomieścić, to my musimy sobie wziąć ten mniejszy mobilny, tego typu jak mieliśmy rok temu, a ta reszta ekipy sobie weźmie taki podwójny. Poloneza? No bo nas jest... Gdzie? 2 plus 3, a ich jest tam 2 plus 2, więc wiecie, no, kwestia konfiguracji. Tak czy siak, o, tu są już te domki. Nie, my jedziemy. Ale to też możemy objechać. Jeśli tak, to tak. W zeszłym roku byliśmy, zobaczymy później. W zeszłym roku byliśmy tu i to było bajecznie, to było w ogóle najlepiej. To jest ich domek, tutaj już są, proszę bardzo. Siemanko! Dobra, to tu robimy chyba stopę. Siemano, my się idziemy za ten. Zaraz wam... Czyli tu. Tu. My jesteśmy to. Ten mobilny. Ola? No. Ola. To dobrze jest. Razem. Hej. Mamy tutaj niby mieszkanie. No to idealnie. My jesteśmy tutaj. To idealnie. Dobra. Myślałam, że będzie trochę dalej, także jest dobrze. I teraz nie wiem, stajemy pod samym domkiem, możemy... Tak, jeden samochód możemy tu postawić, tak? Tak, mamy miejscówkę. O, to zrobiliście. Jeszcze nas trochę zasłoni ten samochód, dobrze jest. I jesteśmy tuż przy tej strefie, gdzie mamy restaurację, jakieś tam place, wszystkie możliwe i tak dalej. Dobra, słuchajcie, kończymy tutaj na razie. Ja tu tak widzimy do tej trawy się... trochę dobiję, żeby tam było więcej miejsca. Widzimy się niebawem, dobra, ja robię tutaj stopa. A będziemy mogli się trochę pomieszać z zielą? Boże, ja już słyszałam to pytanie 48 razy w tym tygodniu, a już za każdym razem odpowiadałam twierdząco. A poza tym, Matysia, oni tam nie mieszkają sami, więc...
to nie takie proste będzie. Zobaczymy. Coś by pomieszacie na się na pewno. Nie wiem, może Władek będzie chciał z chłopakami, może. No nie wiem, dogadamy się. No, to tyle. Dobra, ja tą torebkę to tu w ogóle chyba zostawię. Ale rzeczywiście, ciasno będzie. Właśnie, nie na próg, tylko od razu prosto. Dobra, tutaj to ja sobie zaraz to pozabieram. Jest dobrze. Chociaż tamte rejony mi się bardziej podobały, te domki w zeszłym roku, bo były tak bardziej, wiecie, może nie w centrum wydarzeń, ale były tak, te boczne tutaj, te trawniczki były fajne, tam można było tak lepiej czas spędzić. Tutaj to jest tak, wiecie, wygwizdowo trochę, ale domki są generalnie takie same. Czyli mówią, że to jest inny domek niż mieliśmy. Taki sam jest, taki sam. Nie, jest 100 razy większa i lepsza. I mniejsza łazienka. Jest taka sama. Ale kanapa, no zobacz, to kanapa. Taka sama. Identyczna. Identyczna. Identyko. Dobra, słuchajcie, ja tutaj kończę i nagramy osobny film już, jak będziemy oglądać domek, nie? Dobrze. No. Dobrze, dobrze. Jeszcze tutaj poczekajcie, zrobię wam fotę. O. Hej. Dobra, mamy. No co? Tu jest dobrze. Ola! Ale tu może tu jest fajniejszy, bo jest taki, wiesz, żeby się zjeść coś tygodniej, to no i pewnie. Dobra, chodź. To czekaj, to tutaj kończę, tak? Tak, na razie. Kończę.